Zobaczymy, jak poradzi sobie w tym wyzwaniu znany recenzent z polskiego YouTube'a. Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Dziełowy i witam was bardzo serdecznie w Lekko Nie Będzie, czyli najbardziej nieprzewidywalnym internetowym show, w którym testujemy charaktery i talenty moich gości. Przypominam, że kolejny odcinek jest już dostępny na IPLi, więc koniecznie kliknijcie w link w opisie. A dzisiaj moim gościem będzie Kuba Klawiter. Kuba Klawiter swoją karierę rozpoczynał jako prezenter radiowy i telewizyjny. Obecnie łączy prowadzenie autorskiego programu oraz kanału na YouTube. Jego filmy to nie tylko ciekawe recenzje sprzętu, ale także nowinki ze świata nowoczesnych technologii i prezentacje niezwykłych gadżetów. Zobaczmy, jak poradzi sobie z wyzwaniami, które dla niego przygotowaliśmy. Gość naprawdę nietypowy, bo ciężko powiedzieć, czy już YouTuber, czy jeszcze prowadzący z telewizji. O te i kilka innych rzeczy będę chciał go zapytać. Cześć Kuba, dzień dobry. Siema. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Jak ci się podoba studio, powiedz? Jest niebieskie. Jest niebieskie, to prawda. Bliżej ci do takiego, czy raczej do warunków domowych, jeżeli chodzi o nagrywanie? Nie no, przeniosłeś po prostu telewizję do internetu, przecież tego by się nie powstydziła żadna. Może internet, w sensie, no wiesz, internet do telewizji może powinien przejść. Nie, daj spokój. Nie? To jest takie, wydaje mi się, że to jest problem wielu YouTuberów, bo część oglądających ich ludzi myśli sobie, no dobra, już zrobiłeś na tym YouTubie, no to wreszcie może twoje marzenie się spełni, czyli wezmą cię do telewizji, nie? A się okazuje, że to wcale nie jest takie marzenie dla wielu ludzi. Zaskakujące jest dla mnie, że nadal wielu YouTuberów myśli, że o dobra, to wreszcie się udało, nie? Wzięli mnie, byłem tam w jakimś programie informacyjnym albo tam w śniadaniowej telewizji. Yeah! Wreszcie. Natomiast a ty poszedłeś w drugą stronę. Ja poszedłem w drugą stronę, ale też trochę dlatego, że wiesz, no idziesz tam, gdzie jest ciekawie. Telewizja ma trochę mniej do zaoferowania i nie chodzi o ludzi, którzy pracują w telewizji, bo tam jest mnóstwo fajnych i kreatywnych ludzi, ale ten format, który się tak, wiesz, no zamknął do tego pudełka, a YouTube sam wiesz, co daje. No. A uważasz, że to jest błąd, że twórcy chcą z YouTube'a do telewizji przechodzić? Nie, uważam, że twórcy chcą eksperymentować, więc jeżeli sobie, wiesz, nagrywasz u siebie w domu, no to chcesz wiedzieć, jak to jest w studiu, więc zamiast w Polsce masz sytuację taką, że nie każdy YouTuber może sobie kupić studio i 3 kamery, a łatwiej jest pójść do telewizji, gdzie już te kamery i to studio jest i spróbujesz, stwierdzisz, okej, podoba mi się, zostaję kolejnym Tomaszem Kamelem, albo nie. Albo Tomaszem Dziełowym na przykład. Na przykład. To jest też jakiś pomysł. To jakie są grzechy twórców w takim razie, skoro pójście do telewizji to nie jest błąd? Ale ja zupełnie nie potrafię oceniać twórców, wiesz, jest to dla mnie takie, myślę, że najlepszą oceną twórców jest, jest publiczność, no to oni widzą ciebie i najbardziej ci wytną błędy, a poza tym doskonale wiesz, bo rozmawialiśmy przed programem, że najwięcej błędów sami widzimy, więc każdy jest największym krytykiem samego siebie i ja mogę widzieć oczywiście jakieś błędy u twórcy z mojej perspektywy, ale to wcale nie oznacza, że z perspektywy widzów to będzie nadal błąd. Na pewno z perspektywy tego twórcy on i tak już o tym wie. Liczyłem, że o lokowaniach powiesz, bo zawsze w takich sytuacjach jest pytanie o błędy, mówisz, a te lokowania, wszyscy lokują, nie powinni lokować. Więc to właśnie to nie jest tak, bo część ludzi mnie nie rozumie. Ty prowadzisz program o charakterze rozrywkowym. Możesz tutaj sobie ulokować wszystko. Natomiast to, co mnie denerwuje i to, z czym ja walczę, to lokowanie u recenzentów. Czyli to jest zupełnie inna sprawa. Jeżeli na YouTubie jest pewna grupa recenzentów, ludzi, którzy recenzują, nie wiem, gry, gadżety i tak dalej, i tak dalej. No wyobraź sobie, że ktoś robi wyłącznie recenzję konsoli i nagle zaczyna współpracę z Microsoftem. No to... To co? Mówisz, słuchaj, zabija to pewną rzetelność. Dokładnie. Ale czy jakby nie jest to okej, skoro jest to oznaczone jako sponsorowane? Z jednej strony jest okej, ale wyobraź sobie, gdybyś... Bo polskie prawo mówi, że możesz lokować tylko jeżeli oznaczysz, że jest lokowanie, że materiał jest sponsorowany. Żeby być fair wobec odbiorcy. No i to jest fair wobec odbiorcy. Ja sprzedałem się tej firmie i porównuję tę firmę, która mi płaci, do firmy, która mi nie płaci. W sensie produkt firmy, która mi płaci, porównuje do produktu firmy, która mi nie płaci. Kiedyś trochę tak było z dziennikarstwem, nie? Że dziennikarze nie powinni byli się sprzedawać partiom. Teraz to nie istnieje, niestety, więc może przykład poszedł z góry. Skoro dziennikarze nie mają z tym problemu, to ludzie, którzy recenzują w internecie, też nie mają z tym problemu. I nawet jest to traktowane jako taki, nie wiem, taka gloryfikacja, nie? Że wiesz, mam współpracę z producentem na przykład telefonów. Recenzuję telefony, no to jeden z producentów stwierdził, że dobrze, żebym mówił o ich telefonach dobrze, to będzie mi za to płacił. No to jest absurd, no tak nie może być. To brzmi bardzo ładnie i to brzmi jakbyś w ogóle, wiesz, mega pracował nad poziomem takiego polskiego dziennikarstwa i dużo osób mówi, że bardzo pozytywnie wpływasz też na poziom kontentu na polskim YouTubie. Więc ja bym chciał, żebyśmy też popracowali nad poziomem, ale w trochę inny sposób. Będzie
będziemy się wspinali rzecykulacją górną. Mamy tam zaznaczony po prawej stronie srebrną taśmą znaczek, do którego, który będzie oznaczał koniec waszej wędrówki do góry. Dobra, to jest tylko jeden męski sposób na ustalenie, kto zaczyna. Do dwóch zwycięstw. No dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra, jeszcze raz. No. Raz, dwa, trzy. Mam wrażenie, że ty ułamek sekundy później robisz zawsze. Dobra, dobra, jeszcze raz. Ktoś musi wygrać. No. Raz, dwa, trzy. Wcześniej byłem. Teraz ja byłem za późno. Właśnie. Dobra. Jeden, to jest bez jeden. Sensu, no. Jeden, no i dobra. Dobra, na trzy pokazujemy, czyli jest raz, dwa i trzeci pokazujemy. Nie, naprawdę, będzie dobrze teraz, zaufaj mi. No. Raz, dwa, trzy. Dobra. No czyli dobrze. Ja wygrałem, czyli ja decyduję, kto tak. zaczyna, to ja decyduję, że ty sobie zaczniesz w takim razie. No kurczę. W tej konkurencji Tomek i Kuba zmierzą się we wspinaczce. Wygra ten, kto szybciej wejdzie na szczyt. Powodzenia. 3, 2, 1, start. I ruszył, proszę państwa, zawodnik kanału Kuba Klawiter. Zobaczymy, jak poradzi sobie w tym wyzwaniu. Łapie kamienie równie mocno, jak łapie za gardła producentów firm, które krytykuje w swoich przeglądach technologicznych. To nie będzie. Do tego nie było poradnika zakupowego, jak tutaj wejść na święta. Ale zobaczymy, czy i bez tego poradzi sobie znany recenzent z polskiego YouTube'a. No być może jakieś turbo odpali tutaj za chwileczkę i pójdzie nieco szybciej. Nóżki do góry. Przydałby mu się jakiś nowy gadżet, żeby pójść może nieco szybciej, ale póki co i tak tempo, które trzyma Kuba, jest nie najgorsze. Weź! Nie no, tutaj będzie... Będę miał problem, żeby to dogonić. Jest! I teraz patrz to! Dobra, i teraz to puścimy od drugiej strony. Ile i czasu? Tak wszedłem właśnie. Tak. To jest w ogóle niesprawiedliwe, że teraz wiesz, ile ci zostało. Tak. Nie tak, walczysz, tylko tak mało czasu ci zostało. Znaczy, gdybyś nie mówił, to bym nie wszedł dwa razy szybciej, no ale... Tak. Ci liczyłem, że coś odkrzykniesz z góry, ale... Z litości po prostu nie odkrzykiwałem. Z dołu to wygląda łatwiej. Czy wyglądałem strasznie pokracznie? Nie. Spoko było właśnie, to bardzo... Dobra. 3, 2, 1, start! I wystartował powoli do ty. No ale ja zwolniłem na górze. Jak żółw osiągnąłem. Po lewej stronie masz, po lewej! Po lewej łap. Tam jeszcze bardziej. Ale dobrze, nie? Dobrze mu idzie, tylko... I... Nie mogę nic mówić, bo jak bym mówił, to... Tomek! To ważna jest sprawa, słyszysz mnie? Słuchaj... Stop! No, puść się! O ile? 10 sekund. Shit! Szybszy? No. O! Źle wymierzone. Doskonale. Jak? Ale oszukiwał, no. Przecież widać no, było. Poza tym podciągaliśmy go na linię. Więc no, tak ta, 15 sekund trzeba mu doliczyć i wtedy będzie... Wygrałem. Czy jednak przegrałeś. Ale gratuluję. Dziękuję. Piękna walka. Brawo, panie, brawo. O nie, no nie, Andrzej, Kuba. Przepraszam, Marcin. Proszę. Chciałem wtedy odebrać puchar tak, za zwycięstwo. Puchar, za drugie miejsce. Co cię łączy z Young Multi? Ja poznałem niedawno jego kanał, w sensie. Myślę, a jego nie? Nie, nie znam go. A wiesz, co cię łączy? Nie. Bo ja znalazłem, co naprawdę? Cię łączy. Naprawdę? Tak. Dawaj. To jest stara historia. Gosia Andrzejewicz. Nie. Co może być firma gorszego od Gosi Andrzejewicz jeszcze? Przepraszam, Gosiu, jak to oglądasz, jesteś super. W ogóle nie powiedziałem tego. Już wiem, firma My Music. My Music, dokładnie okay, tak, bo tak. Multi tam wydaje płytę. To jest mega odległe od tego, co robisz dziś i chciałem się ciebie zapytać, bo robiłeś po drodze w ogóle totalnie mnóstwo różnych rzeczy bardzo odległych o od których ciebie. Nikt nie wie pewnie. No. No właśnie, czy jest jakaś taka, której się, wiesz, dzisiaj wstydzisz, uważasz, że to był obciach? Mnóstwo jest takich rzeczy, no przecież nie wystąpiłbym dzisiaj w teledysku Gosi Andrzejewicz, no bo to trochę jednak była wioska, ale to akurat się idealnie łączy z pracą w My Music, bo jak wiesz, kiedy rozpoczynały tego typu wytwórnie płytowe, no to wszyscy pracownicy występowali w teledyskach. Ten grał policjanta, tamten złodzieja, ten prokuratora. Generalnie wiadomo, że to był taki przemiał. Ja wtedy zaczynałem swoją karierę, w cudzysłowie, w lokalnym radiu w Poznaniu. Zaczynałem współpracować z lokalną telewizją w Poznaniu i tam poznałem człowieka z tej wytwórni, który powiedział: ej, ziomek, słuchaj, bo mamy taki teledysk, nie? Byś wystąpił. Ja mówię, ty, ale
Puść mi tę muzykę. To brzmi jak Remo, co zacytowałeś. Niemalże. Bliski współpracownik. Tak. I ja mówię, ty, ale to jest trochę kaszana, nie? On mówi, nie przejmuj się to tylko do internetu. Wtedy to zadziałało, bo to było naprawdę dawno temu, tak dawno, że niektórzy mogą tego nie pamiętać już, bo taki, dobra, internet, kto tam w ogóle się interesuje czymś w internecie? No i gdyby poszło do internetu, wtedy to byłoby spoko, ale niestety poszło do telewizji, na Vivie i na MTV, na jakichś takich innych zaczęło to latać. Natomiast abstrahując od tego, jakby przeżyłem to, miałem swój tydzień płaczu, a później zająłem się tym, czego nauczyłem się na studiach, bo ja kończyłem marketing tak naprawdę, więc po prostu zająłem się marketingiem w My Music, więc część złych rzeczy, które, bo podejrzewam, że wytwórnie robią i dobre, i złe rzeczy, i może to być różnie oceniane przez słuchaczy. Ale ładnie to ująłeś bardzo, tak. Natomiast za część tych rzeczy z tamtego okresu odpowiadam marketingowo. A miałeś sytuację stricte już z pracy na planie, gdzie totalnie zapowiadałeś, jak to ująłeś, kaszana totalna i musiałeś mega zaimprowizować, żeby coś uratować? Wiesz, to zdarzały się takie rzeczy. A pamiętasz jakąś najbardziej taką, wiesz, trudną sytuację? Nie, chyba wywala mnie z głowy. Naprawdę tak. Wywala mnie z głowy, bo są takie sytuacje. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy zaczynałem swoją przygodę z ogólnopolską telewizją, to było TV4. Wcześniej nie wiedziałem, że istnieje taka telewizja, szczerze mówiąc, ale oni zaczęli emitować taki Big Brother, wersja tam któraś z kolei. I to był Big Brother 4.1 i oni mnie wsadzili po prostu i dzień dobry, teraz prowadzisz program na żywo, nie? I ty prowadzisz program na żywo, gadasz do telewizora, z drugiej strony telewizora jest tam 12 osób, które do ciebie mówią, no i strasznie trudno jest nad tym zapanować. I pamiętam, że pierwsze tam 5 żywców, to była totalna kicha. Nie? W sensie oni mieli nade mną totalną władzę, a ja byłem takim ziomeczkiem, który próbował tam prowadzić program. Ale teraz już sobie radzisz z improwizacją. Nie najlepiej, ale gdzieś tam od czasu do czasu. Wiesz, jak to jest z improwizacją. Najlepsza improwizacja jest dobrze przygotowana, to myślę, że tutaj tak nie będzie. Nie będzie tak. Więc zobaczymy, jak sobie poradzisz z improwizacją na żywca. Freestyle. Skąd pomysł na green screena? Stąd, że tło, które było, no mi się trochę zepsuło. I musiałem mieć tylko zielone. Tak? Nie, serio. No, z moim tłem było tak, że ja je zdejmowałem ze ściany. W sensie ono było przyklejone bezczelnie na taśmę. No i wiesz, jak zdejmiesz coś 20 razy i powiesz z powrotem, no to masz takie zagnioty totalne. Więc powiedziałem, dobra, też nie może tak wyglądać. Nie? To jak bierzesz firanki, no to tak zmieniasz tło. Więc raz to tło zmieniłem, drugi raz, a potem stwierdziłem, ej, może technologia, co? Może można po prostu to zamienić tłem cyfrowym. No i tak. I tak zostało. Świetnie się składa, bo konkurencja, w którą będziemy grać, nie ma nic wspólnego z pytaniem, które ci zadałem. Super. Ale jakby jest sztuką improwizacji, podobnie jak ty zaimprowizowałeś z tłem, więc jedziemy. Konkurencja freestyle polega na opowiadaniu historii. Nasz system wylosuje zdanie, od którego pierwsza osoba musi ją rozpocząć. Potem na ekranie pojawiać się będą obrazki, a Tomek i Kuba muszą je wykorzystać, by dalej poprowadzić opowieść. Na każdy z nich mają po 6 sekund. Jeśli uda im się je wpleść do historii w tym czasie, dostają punkt. W przeciwnym razie punkt przepada. Co 3 ilustracje zmieniamy narratora historii. To nie będzie łatwe zadanie. Powodzenia! Dobra, słuchaj Kuba, zawsze ja zaczynałem freestyle, więc dzisiaj zmienimy troszeczkę zasady. Proszę bardzo, możesz rozpocząć naszą Dziękuję. Historię. Będzie na mnie, będzie gorzej. Dawaj! Zdanie pierwsze. Podczas kolejnej recenzji telefonu stwierdziłem, że wszystkie telefony są takie same. Jakby piekły je, jakby wychodziły z jednej piekarni. Jakby jeden człowiek wsadzał je wszystkie do pieca i wyciągał. Wiesz, to trochę tak jak kupujesz na święta choinkę na przykład. Nie, że stoi jedna obok drugiej, zapakowane tak stoją i w ogóle nie jesteś w stanie ich rozpoznać, dopóki jakieś dziecko ci na środku placu nie rozpłacze i nie powie: mamo, ja chcę zobaczyć, jak ta choinka wygląda. Pokaż mi, ja nie mogę tak. One są wszystkie tak zapakowane, biedne. I są takie biedne, i są takie zapakowane, że klikasz ten telefon, masz ochotę odciąć se palec. A dlaczego? Bo w nowym iPhone X już na przykład nie musisz go używać, żeby odblokowywać. I to strasznie złości ludzi, że zmienili w ogóle coś takiego. A co na przykład, jak ktoś wygląda jak straszydło z lasu, to co wtedy, odblokuje go czy nie odblokuje, nie wykryje? To jest strasznie duży problem. To prawda, jedni mówią iPhone X, inni mówią iPhone 10. To zależy od tego, jak podchodzisz do tematu. Czy podchodzisz od strony męskiej, czy od strony damskiej, a może podejdziesz od strony nijakiej, może podejdziesz od strony człowieka, który jest na tyle zamaskowany, że nie wiesz, jakiej jest płci. Może w środku tak naprawdę wcale nie jest człowiekiem, może jest złowrogą kulą, która wyszła z kołyski dziecięcej i ma zamiar zrobić coś z tym, że Tim Cook zrobił taki mechanizm, który nie pozwala jej odblokować. Ona spadła totalnie z pantałyku, kiedy dowiedziała się, że Face ID przejęło rolę Touch ID. Palma odbiła komuś w Apple'u, kiedy to wymyślał chyba. To jest totalnie nielogiczne rozwiązanie i rozbiło to na kawałki
umysł tej kulki, która zamaskowana próbowała odblokować nowego iPhone'a. Ale nie skupiajmy się wyłącznie na kulce. Poza kulkami są również zwierzęta i ludźmi, i ślimaki też się znajdują wśród tych zwierząt. No i trzeba im wskazać jakąś drogę. Tym wszystkim zwierzętom, które nie mają odcisków palców. Może to dlatego właśnie ta mapa do odblokowania iPhone'a prowadzi przez twoją twarz. Każdy ma inną twarz, ale iPhone zawsze twoją twarz rozpozna. I to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo można pomyśleć, że to jest nawet słodkie, że tutaj, że widzi twoją buzię, twój telefon, wita cię i tak dalej, ale warto zadać sobie pytanie, czy to nie jest coś, co prowadzi do totalnej inwigilacji i na przykład kiedy będziemy na grzybach i ten telefon to wykryje, czy nie powiadomi najbliższego komisariatu policji. O tym, że jesteśmy na grzybach. A jak wiadomo, na grzybach zdarza się wiele różnych historii, w które można by nie uwierzyć. A jednak, biorąc ze sobą telefon, zawsze możesz zarejestrować coś przerażającego, coś, co wydaje się być księżycem. A tak naprawdę może się okazać, że to grzyb w kształcie banana. Dlaczego nie damy wolności grzybom, żeby rosły sobie tylko w wybranym kształcie? Myślę, że trzeba być faktycznie po grzybach i te wszystkie twarze tak się wtedy wykręcają i wtedy się wydaje też, że grzyby są w kształcie banana i wydaje się, że motylki latają wszędzie dookoła. To jest strasznie, strasznie dziwny stan i pamiętam, że ostatnio zupełnie przypadkowo ktoś mi wsadził takiego grzyba do ucha i przez to dokładnie zacząłem widzieć różne dziwne rzeczy totalnie, na co do mojego iPhone'a mówię: cześć Siri, czy tak jest? A ona mi nie odpowiedziała, bo nie mówi po polsku. To jest duży problem, szczególnie jeżeli masz grzyba w uchu, bo wtedy słyszysz tylko na jedno ucho, a drugie masz zatkane i może się okazać, że z szafy wyszedł ktoś, kto nie powinien nosić sukienki. I znowu wracamy do tematu płci. Czy ona jest... Czy każda płeć jest taka jak kawałki na pizzy, czyli równa sobie? I Apple zdaje się odpowiadać na to pytanie w niecodzienny sposób, bowiem nawet jeżeli kobieta ma włosy, to jeżeli założy czapkę na głowę, to nie będzie tych włosów widać, więc jak rozpoznać płeć? Płeć może na przykład przypieprzyć komuś łopatą w twarz i w zależności od tego, jakim tonem głosu krzyknie, tak możesz oczekiwać odpowiedzi. Niestety najwidoczniej system uznał, że jesteśmy już zbyt żenujący, więc kończymy tę historię. Dziękuję, dobranoc. Nigdy nie rozwiążemy dylematów na temat płci człowieka. Czy może pisk kobiety to zakończyć jako finał? Może, to poprosimy taki odgłos. Teraz na pewno montażysta dokleił i na pewno bardzo głośno się śmiejecie. Dziękujemy. Jaki gadżet już od dawna powinien być na rynku? Jesteś absolutnie przekonany, że byłby hitem, a jeszcze nikt go nie zrobił. Dlaczego mi zadajesz takie trudne pytania? Myślałem, że to jest takie pytanie, o niech to, słyszałem to już na każdym wywiadzie świata. Nie, to jest trudne pytanie, ponieważ mamy przerost gadżetów, w sensie jest za dużo, wiesz. Ale nie masz takiego urządzenia, że kurde, czemu jeszcze nikt tego nie wypuścił? Nie. Nie, jest mnóstwo urządzeń, nad którymi zastanawiasz się, Boże, dlaczego ktoś to wypuścił? To nie jest potrzebne, wiesz, jest mnóstwo takich urządzeń, że po prostu, nie wiem, no tak jak kiedyś rowerek miał dodatkowe koła, jak się uczyłeś jeździć, no tak teraz wszystko w ten sposób funkcjonuje, nie? Że dodajesz do kubka coś, żeby się nie przewracał, dodajesz do talerza coś, żeby się nie tukł i tak dalej, do widelca dodajesz całe ramię, żebyś nie musiał już machać tym widelcem. Ale to jakby powoduje, że jest nam wygodniej, to chyba dobrze. No i potem jesteśmy tacy i siedzimy na kanapie i wiesz, niech technologia mnie nakarmi, wyżywi i da mi rozrywkę. No bez sensu. Dobra, to z drugiej strony. Jaki był najdziwniejszy gadżet, jaki w życiu testowałeś? Tu chyba powinniśmy zrobić przerwę, muszę się mocno zastanowić. To mamy montaż, jak coś potniemy. Ja wam powiem, ile czasu minęło od tego momentu, do kiedy Kuba odpowie. Czas start. Już. Minęły 3 sekundy, proszę bardzo. Majtki filtrujące bąki. Ej, to jest świetne. To jest rewelacyjne, w sensie, no. Okay. Nie? No fajne, no to znaczy ja akurat... A działały? Działały. Nie testowaliśmy tego tak, jak myślisz. Natomiast używaliśmy tam zgniłego jaja i tak dalej. Testowaliśmy na różnych ludziach, którzy musieli wąchać gacie. W środku było jajo. No, wyglądało to średnio. Ale rzeczywiście te gacie były zrobione z takiego materiału, który te cząsteczki prawdopodobnie jakoś rozkładał. Nie jestem w stanie tego technicznie wytłumaczyć. I rzeczywiście, jak ktoś puścił bąka, no to wiesz. Tylko tam jeszcze taki patent, że trzeba było ściskać po ślady troszeczkę, żeby to... Dobrze, a jesteś w stanie przygotować ekspercką analizę, dlaczego nie weszły do masowej sprzedaży? Weszły. Możesz je kupić. Naprawdę? Możesz kupić męskie, możesz kupić damskie, także myślę, że musisz dać mi namiary w takim razie. No, słuchaj, ja dla ciebie przygotowałem jeszcze kilka innych hardkorowych gadżetów i ciekaw jestem, czy zgadniesz, do czego one służą. Jesteś w stanie podać na przykład przybliżoną ilość godzin? Ile czasu dziennie przeglądasz jakieś takie gadżety, newsy?
Nie no, co ty. Nie jesteś w stanie. Absolutnie. Nigdy w życiu. Staram się coraz mniej. Staram się mieć od tego ludzi. Dobrze, a to ci ludzie ile poświęcają czasu wtedy? Oni na dużo. Research? Oni dużo. Bo mało bardzo płacę, dużo? Więc oni dużo. Myślisz, że mają przejrzaną większość gadżetów z internetu? Wiesz co, myślę, że nie jesteś w stanie przejrzeć wszystkiego, co jest w internecie, bo w internecie są tak absurdalne rzeczy, że to koniec świata, ale bardzo starają się. Bardzo się cieszę, że powiedziałeś o absurdalnych rzeczach, bo mamy kilka przygotowanych i zobaczymy, czy uda ci się odgadnąć. Teraz sprawdzimy, jak dobrze Kuba zna nowe gadżety. Na ekranie wyświetlimy zdjęcie przedmiotu, którego funkcję będzie musiał odgadnąć. Jeśli mu się to uda, dostaje punkt. W przeciwnym razie punkt przepada. Jak sobie poradzi? Sprawdźmy. Słuchaj, no. Gadżet numer jeden. Twoim zadaniem jest odgadnąć, do czego to urządzenie może służyć. Skupiał się strasznie. Pewnie nic z tego nie wyjdzie. Okej. Okay. Co to jest? To... Otoczenie może delikatnie sugerować też. No, otoczenie jest... sugeruje, że jest to plaża i to jest... Co jest napisane? Ble? Bio? Bio, blu. Ja na pewno to widziałem gdzieś. Tak? To może służyć... Będę strzelał, bo nie mam żadnego pojęcia. To pewnie pomaga albo wideoamatorom, albo fotografom w czymś. A w czym? W robieniu jeszcze lepszych zdjęć i filmów. Okej, okay, więc? Więc jest to gadżet pomagający wideoamatorom i fotografom. Powiem tak, może on pomóc wideofotografom i amatorom, ale nie w robieniu lepszych zdjęcia, w schłodzeniu ciała. To jest gadżet, który wrzucasz sobie, przypinasz pod koszulką i on cały czas na bieżąco schładza twoje ciało. To go nie widziałem. Okej, okay, więc to nie jest to. Okay. No dobra, to dobrze, nie ma, zaczynamy. To był, tak, to był taki wstępniaczek na rozgrzeweczkę, więc gadżet numer dwa. Mhm. Tutaj jest hasło, więc jest troszeczkę prościej, można się domyślić. No prawdopodobnie jest to coś, co mierzy twoją sprawność erotyczną, w sensie aktywność erotyczną. No jak, never miss a moment, no to podoba tak mi się, że na reżyserce się zaśmiali i to było słychać. Ewentualnie jest to po prostu kamera, która za tobą chodzi, ale to, myślę, że to jest zwykła... Myślisz, że chodzi, tak? Myślę, że to jest zwykła opaska na rękę z kamerą, to było zbyt proste chyba, nie? Musisz się zdecydować na coś, żeby mógł powiedzieć, czy, znaczy, ja nie dobrze, mogę, czy nie. Ja nie mogę też jakby... Dobra, powiem ci tak, że trzy odpowiedzi wymieniłeś po drodze i jedna z nich jest prawidłowa faktycznie. A jaką ty masz politykę kanału? No taką, wiesz, że dzieci oglądają, czy... Co, same dzieci? Same dzieci. No to co jest opaska na rękę z kamerą? Celujemy poniżej 8 roku życia. I bardzo dobrze się składa, bo zgadłeś, to jest opaska na rękę z kamerą. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No to słuchaj, mamy 1-1, nie jest źle. Teraz kolejny gadżecik, który służy... Ja jak pierwszy raz go zobaczyłem, to myślałem, że to jest opakowanie na kebaba, że sobie możesz tam zawinąć, ale potem się dowiedziałem, że to nie jest opakowanie do kebaba. I to było rasistowskie w ogóle. Do czegoś innego, troszkę tak. Tak, szedł w tym kierunku dosyć, no. Więc rozumiem, że to jest... No to ja nie jestem vlogerem parentingowym, no, ale to jest na pewno dla dziecka. Tak. I to jest całkiem możliwe, że to jest kocyk, który utrzymuje jakąś odpowiednią temperaturę i dba o to, żeby ta temperatura tam nie była za wysoka albo za niska, a jednocześnie jeszcze monitoruje pewnie to dziecko w tym kocyku. Blisko, ale robi coś jeszcze. Blisko, ale robi coś jeszcze. Gra muzykę, żeby to dziecko się dobrze tam czuło. Emituje mruczenie kota. Emituje coś, emituje coś. Emituje coś, emituje dźwięki suszarki. Dzieci zasypiają potem przy dźwiękach suszarki. Prawda? Tak. Myślę, jak to zaliczyć, bo tak, jest to przeznaczone dla dziecka. Tak. Jest to, owija się i w jakiś sposób monitoruje, natomiast to urządzenie, jak przytulisz dziecko owinięte tym kocykiem, to wykrywa częstotliwość bicia serca matki i odtwarza tę częstotliwość wibracjami dziecku, żeby mogło się czuć jak przytulane przez mamę. No, więc mówiłem, ja bym jest... zaliczał, tak, bo było, dziękuję, było dziękuję. Dosyć bliskie. Proszę dziękuję. Bardzo. Ale proszę takie bardzo. Delikatne poniżanko jednak tutaj troszeczkę. Ma miejsce. Dobra, lecimy z następnym. Lecimy z następnym gadżecikiem, słuchaj. To, jest to są trzy dokładnie te same w różnych wersjach kolorystycznych. Podobne do wszystkiego i do niczego. Tak. To może być... Natomiast jest kilka rzeczy, które mogą sugerować, do czego to służy. Rozumiem, że to jest coś niebanalnego, że to nie jest taka oczywista odpowiedź. No może na tym polega, że ci tu powiedziałem, jakie to nie będą totalnie wykręcone gadżety i teraz szukasz, a rozwiązanie może być proste. No dobra, no to jest mały komputer i tyle. Tak, dokładnie, to jest mały komputer. To było zbyt proste, tak, to była podpucha. No ale słuchaj, rozkręcamy się dopiero. Mamy urządzenie, które wygląda zdecydowanie bardziej nietypowo. Ciekaw jestem, jak z nim sobie poradzisz. Okej, okay, dobra, to jest...
To jest na kaloryfery i to jest to pokrętło, ja nie wiem jak one się profesjonalnie nazywają, ale teraz jest straszna moda na to, żeby zastępować te normalne pokrętła inteligentnymi pokrętłami. Więc to jest to inteligentne pokrętło na kaloryfery, proszę Państwa. Widziałem je na pewno gdzieś tam. Dokładnie tak. To jest inteligentne pokrętło na kaloryfery, które polega na tym, że jak montujesz sobie je na wszystkie kaloryfery w domu, to możesz za pomocą apki sobie sterować ogrzewaniem i zarządzasz sobie ciepłem jak chcesz. Spoko. No proszę bardzo, no nie idzie tak źle, zobacz. Tak no tutaj mówię, była, wiesz, taka skala, ja nie wiedziałem, że tak takie dalej. To jest super, bardzo. To nawet testowałem, no to jest coś takiego, co... Działa? Działa. Czy boli kark po tym? Nie, to jest super w ogóle, to jest... mam nadzieję, że to jest to. To jest coś takiego, że możesz się... Zobacz, to jest inne, tylko podobne, wiesz, i zaraz X-a dostaniesz. No co? Tak, a nie, to jest super, to wiem, tak dalej. To jest do podtrzymywania głowy. Generalnie dokładnie to tak. Jest... I możesz to sobie też z tyłu na siedzeniu zamontować i tak też. Tak, w dowolnym miejscu tak. Generalnie możesz sobie zrobić. Dobra, no wygląda się głupio w tym, tak. Ale to jest rzecz do podtrzymywania głowy. Mhm. Zresztą jak widać na załączonym. No dobra, to było za proste. No, no, no. Trochę tak. Ale to przygotowaliśmy takie, wiesz, jakby ci nie szło, to my... Takie koła ratunkowe, dobra. Wrócimy, tam, miał to na odcinku, to może pamiętam. Dwa mu się udało tam odgadnąć, okej. Okay. Żeby nie było. Pluto. To jest drukarka 3D. To też widziałeś? Nie no, ale to widać, że to jest drukarka 3D. To jest napisane 3D device nawet. To proszę bardzo. Weź, zacząłeś tak z grubej rury, a teraz... Nie no, miałeś coś, wiesz. To jest mikroskop, to jest za proste, bo jest stelar napisane. Tak, to nie jest mikroskop. To jest teleskop. Powiedziałem, miałem w głowie teleskop, powiedziałem mikroskop. Za szybki się zrobili zapewne, a to było specjalnie tak przygotowane. Słuchaj, dobra, no to sprawdzimy, rację, jakie są finalne wyniki w takim razie. 6 do 2, także no byłoby 7, gdybyś po prostu poszedł moim torem rozumowania i byś tak odebrał mikroskop jako teleskop. Mam przygotowany cytat. Słuchaj, daj mi coś, na czym mogę jeździć lub pływać, nieważne czy działa na silnik spalinowy, elektryczny, jest napędzane wiatrem, czy po prostu zjeżdża z górki, a będę zachwycony. Czy tak poznajesz go? Oczywiście, jest to mój cytat. A ja to pamiętasz mówiłem. Skąd? Nie. To dobrze, bo nie mam zapisane, więc nie, to znalazłem. Ale gdzieś to powiedziałem, że jesteś konsekwentny, to jest dalej aktualne? Jestem konsekwentny, to jest dalej aktualne i to jest tak, że jeżeli jest ciepło, to w Polsce poruszam się po miastach na desce elektrycznej. Jeżeli daję radę, to wyjeżdżam gdzieś nad ocean, żeby łapać fale i uczę się surfingu notorycznie. Oczywiście wyglądam jak ciamajda na tym surfingu, ale wiesz, liczy się to, że chcę, że daję radę i no, surferem nigdy nie zostanę, ale zawsze będę, ktoś się nie zna, no powiem, wiesz. No tak, ja to mam. No. To ja cię poproszę, żebyś zasłonił teraz oczy, a dobra, ja pójdę po prezent, który okay jest trochę związany z tym cytatem, więc możesz się na głos zastanowić, co to może być. Deska elektryczna surfingowa, proszę, żebyś to miał dla mnie. To by było dobre. Może być spalinowa w sensie, jakby nie było elektrycznej, to może być spalinowa, ale surfingowa, dobra? Trochę mam takie poczucie, że mnie ignorujesz. Jesteś tu? Więc możesz już otworzyć oczy. Jest to deska, proszę ciebie. Jest to deska z logiem Techwika. Niestety nie jest to deska elektryczna, proszę bardzo, dla dziękuję ciebie. Dziękuję bardzo. Ale no, jakby mam nadzieję, że gdzieś tam dbamy o kondycję, więc zupełnie nie przyda. Dbamy, przecież widziałeś, co się wydarzyło. 10 sekund w plecy, no. Nie, no dobrze było, nie, no, to był dobry pamiętam, czas. Pamiętam. Myślę, że osoby, które długo trenują ściankę spinaczką, powiedzą, ale czas, kurde, no na pewno. Na pewno tak powiedzą, jestem tak przekonany, że powiedzą, tak, świetny koleś, w ogóle super się wspina. To jest fenomenalne, bardzo dziękuję. Nawet podejrzewam, że można tutaj. Tak, można, bo jest taki gadżet i on jest coraz bardziej popularny. W sensie do normalnej deski dokładasz silnik. Silniczek taki jest, tylko wyciągasz jeden trak, wsadzasz tutaj i każda deska może być napędzana elektrycznie. Także całkiem możliwe, że ta deska też dostanie elektryczne życie. I to nie dlatego, że nie lubię się odpychać, ale dlatego, że jest kozacka. Super. Bardzo się cieszę. Dziękuję ci ślicznie, Kuba, że przyjąłeś zaproszenie. Ja też dziękuję. Ty, jak się domyślasz, nie mam dla ciebie prezentu. Nie szkodzi. Nie ma problemu. Ja też się cieszę, że mam prezent od ciebie. Jeżeli musiałem mi zdać w zamian w sumie. Ale ja mam prezent dla widzów, a prezentem jest informacja, że kolejny odcinek Lekko nie będzie. Już kolejny piątek o godzinie 18. Także oglądajcie i dziękuję wam bardzo serdecznie za dziś. Trzymajcie się ciepło. Cześć.